Rozmawiamy po meczu Polska-Senegal, pierwszym meczu Polaków na Mundialu 2018, meczu przegranym 1-2 meczu, w którym przez 90 minut naszej bramki strzegł Wojtek. Jak oceniasz to spotkanie, jak oceniasz grę Wojtka, a przede wszystkim tę kuriozalną sytuację z 60 minuty, kiedy Niang strzelił nam gola po wyjściu Wojtka z pola karnego? No sam mecz, no umówmy się, nie był jakimś szalonym meczem w wykonaniu jednej i drugiej drużyny. Niestety drużyna Senegalu miała troszkę lepiej poukładany plan na to spotkanie, trochę większy pomysł i przede wszystkim chyba bardziej im się chciało, bo nasi zawodnicy, umówmy się, byli śnięci. Po prostu nie mieli pomysłu na grę. Bardzo ciężko było nam przedostać piłkę z linii pomocy do linii ataku. No słabiutko to wyglądało. Omówmy sobie tą sytuację z 60 minuty. Niang wchodzi zza linii bocznej. Krychowiak zagrywa długą piłkę w kierunku bramkarza, w kierunku Wojtka, który wychodzi z pola karnego, mija się z piłką. W międzyczasie próbuje interweniować Bednarek. Niang wychodzi sam z pustą bramką i strzela nam gola. Co sądzisz o tej sytuacji? No wychodząc sam na sam z pustą bramką, trudno jest nie trafić. Niestety Niangowi ta sztuka się udała w 100%. Sytuacja bardzo kuriozalna, taki trochę efekt domina, bo jeden zawodnik zagrywa zupełnie niepotrzebnie, w zupełnie niezrozumiały sposób piłkę w linię defensywną i to, żeby ona jeszcze była celna, ona była właśnie między linię defensywną a bramkarza. Zawodnik z linii defensywnej, Jan Bednarek, zupełnie niezorientowany w sytuacji, a Wojciech Szczęsny, który próbuje ratować błędy kolegów, no, dokłada kolejną cegiełkę do tego błędu. Kuriozalna sytuacja jak dla mnie. Twoim zdaniem to dobrze, że Wojtek w tej sytuacji próbował wybiegać do tej piłki, próbował ją wybijać, czy może lepiej by było, gdyby pozostał w bramce? Znaczy powiem tak, wiem, że trener Nawałka, wybierając Wojtka do bramki, liczył na to, że Wojtek da coś ekstra, bo Łukasz jest bardzo solidnym, bardzo stabilnym bramkarzem, ale bardzo przewidywalnym. A trener Nawałka chyba lubi zawodników, którzy potrafią ryzykować. No i to jest niestety też najcięższe w tej sztuce bramkarskiej, potrafić w dobrym odpowiednim momencie zaryzykować. Wojtek zaryzykował, no i niestety tym razem się nie opłaciło. No tak, pamiętamy świetne występy Wojtka w meczach przeciwko reprezentacji Niemiec, czy to w meczu towarzyskim jeszcze za Franciszka Smudy, czy to w eliminacjach do Euro 2016, kiedy miał wiele fantastycznych, rewelacyjnych interwencji. Z drugiej strony Wojtek wyrasta na bramkarza, który ma wielkiego pecha w pierwszych meczach turniejów, bo na Euro 2012 była sytuacja sam na sam z Salpingilisem, czerwona kartka w 68 minucie po faulu Wojtka na Euro 2016, oglądaliśmy ten mecz razem, Polska, Irlandia Północna, kontuzja, no i teraz ta feralna sytuacja z 60 minuty i gol Nianga dla Senegalu na 2-0. Nie odnosisz wrażenia, że Wojtek wyrasta trochę na największego pechowca tych wielkich turniejów? No rzeczywiście, jest jakiś taki kompleks, który nad nim ciąży, bo tak jak już jedna stacja telewizyjna była u mnie przed meczem z Senegalem i pytali, kto stanie w bramce, Łukasz Fabiański czy Wojciech Szczęsny. Bardzo trzymałem kciuki za to, żeby wyszedł Wojtek, ale z drugiej strony właśnie modliłem się, żeby nie doszło do jakiejś takiej kuriozalnej sytuacji w pierwszym meczu, bo tak jak mówiłeś, Euro 2012, czerwona kartka, Euro 2016, kontuzja i teraz Mundial i również wyszło jak wyszło. No miejmy nadzieję, że te złe demony już odpędzimy i następne dwa mecze będą po naszej myśli. Czy rozmawiałeś z Wojtkiem po tej sytuacji, po tym meczu z Senegalem? Nie rozmawiałem. Myślę, że to jest taka sytuacja, w której no, nie ma o czym rozmawiać, bo wszyscy wiemy, że zawinił. Zresztą tak jak cała drużyna, to nie ma, że tak powiem, osoby, którą można by było usprawiedliwiać. Nie rozmawiałem z nim i trochę nie bardzo podoba mi się ta cała fala hejtu, która jest wylewana na naszą kadrę, bo pamiętajmy, że do tej pory dostarczali nam mnóstwo pozytywnych emocji i zarówno na Euro i w drodze na Mundial, więc teraz fajnie było dać im trochę słów otuchy właśnie w tym momencie, kiedy tego potrzebują, bo z kadrą powinno się być i na dobre i na złe. Teraz przyszedł ten gorszy moment i dobrze było, żebyśmy wszyscy tworzyli tą drużynę. Spodziewasz się, że trener Nawałka pozostawi Wojtka w bramce na następne mecze z Kolumbią i z Japonią? Nie chciałbym, żeby zrobił z niego trochę kozła ofiarnego, bo okej, to był taki gwoździk do trumny, ale tą trumnę strugała cała drużyna. I jeśli postawi na Fabiana, uważam, że trochę skrzywdzi Wojtka.